takie twierdzenie, które jest niezwykle użyteczne. Jest to twierdzenie, które wiąże energię kinetyczną i pracę. Korzystaliśmy już z tego twierdzenia we wcześniejszych odcinkach, a dzisiaj powiemy sobie, jak to pracuje, to twierdzenie, wtedy, kiedy mamy do czynienia z układem punktów materialnych, czy też z bryłą sztywną. Jeśli to jest pojedynczy punkt materialny, to wiemy, że praca siły zewnętrznej jest równa zmianie energii kinetycznej punktu materialnego. Jak to jest bryła sztywna, to w odcinku 45 pokazaliśmy sobie, że jeżeli wykonamy pracę zewnętrzną, która spowoduje zmianę położenia środka masy, to wywołamy zmianę energii kinetycznej ruchu translacyjnego. I ta energia kinetyczna ruchu translacyjnego jest dana takim wzorem, że to jest masa bryły razy prędkość środka masy do kwadratu dzielone przez 2. Otóż okazuje się, że jeśli będzie bryła sztywna poruszać się ruchem obrotowym, to takie samo twierdzenie dotyczy ruchu obrotowego względem środka masy. Jeśli wybierzemy sobie właśnie ten środek masy jako ten wybrany punkt, względem którego ta bryła się porusza, to jeśli to jest obrót wokół ustalonej osi, to znowu zmiana energii kinetycznej ruchu obrotowego, która jest równa połowie momentu bezwładności bryły razy prędkość kątowa końcowa do kwadratu minus prędkość początkowa bryły sztywnej do kwadratu, będzie równa pracy siły wypadkowej. I teraz, jeżeli będziemy mieć jednocześnie ruch postępowy i ruch obrotowy bryły sztywnej, a wiemy, że wtedy, kiedy mamy do czynienia z bryłą sztywną, najogólniej to może to być złożenie ruchu postępowego i ruchu obrotowego, tak jak na tym slajdzie, to wtedy będziemy musieli wziąć pod uwagę i jedną, i drugą energię i można pokazać, że w tym przypadku praca siły zewnętrznej będzie równa zmianie całkowitej energii kinetycznej i ruchu postępowego względem środka masy i ruchu obrotowego. Przepraszam, ruchu postępowego środka masy i ruchu obrotowego względem środka masy, względem tej wybranej ustalonej osi. Jako przykład rozważmy następującą sytuację. Mamy taki krążek, na tym krążku jest zawieszony ciężarek o pewnej masie M. No i spodziewamy się, że jeśli tylko nitka, na której jest zawieszony ciężarek, nie ślizga się po tym krążku, to jeśli pozwolimy tej masie się poruszać, to ciężarek zacznie się poruszać w dół z pewną prędkością. Załóżmy sobie, że krążek ma ten wewnętrzny, na którym jest zawieszona, jest nawinięta nić, ma promień R i moment bezwładności względem osi obrotu R. I pytanie jest następujące. Jaka będzie prędkość końcowa krążka wtedy, kiedy założymy sobie, że to położenie końcowe krążka na pewnym etapie jest o L niżej, aniżeli położenie wyjściowe. Czyli zakładamy, że nitka się odwija, ten ciężarek może jeszcze dalej się poruszać, a nas interesuje tylko, jaka będzie prędkość wtedy, kiedy ciężarek będzie mijał, czy środek masy ciężarka będzie na poziomie L poniżej położenia początkowego. Możemy oczywiście to zagadnienie rozwiązywać, korzystając z równań ruchu dla ruchu postępowego i dla ruchu obrotowego. Jeśli to się nie ślizga, nitka nie ślizga się po krążku, to mamy jeszcze trzecie równanie, które wiąże przyspieszenie kątowe i przyspieszenie liniowe, styczne w tym krążku. Mamy trzy równania, możemy taki układ równań rozwiązać i po dłuższej analizie otrzymamy wynik końcowy. Ale jeśli skorzystamy właśnie z twierdzenia o równoważności pracy i energii kinetycznej, to zagadnienie rozwiążemy bardzo szybko. Proszę zobaczyć. Otóż jeśli skorzystamy z faktu, że praca siły zewnętrznej, która powoduje ruch ciężarka w dół, to jest oczywiście praca siły grawitacji. To jest ta siła grawitacji razy przemieszczenie, razy kosinus kąta między nimi. W tym przypadku kąt jest 0, bo ruch jest w dół i siła grawitacji w dół. To ta praca jest równa mg razy L. Dalej, zmiana energii kinetycznej z drugiej strony, to jest zmiana energii kinetycznej tego ciężarka w ruchu postępowym oraz zmiana energii kinetycznej ruchu obrotowego krążka.
Jeśli teraz założymy sobie, że w chwili początkowej prędkość początkowa tego układu jest równa 0, to w równaniu pozostaną nam tylko te człony z indeksem k. No i dalej, jeśli teraz założymy sobie, czy też skorzystamy z równania, które wiąże prędkość kątową ruchu obrotowego krążka z prędkością punktów, które znajdują się na obwodzie krążka, v to jest omega razy r, to podstawiając za omega końcowe właśnie, że to będzie v końcowe dzielone przez r, otrzymamy następującą równość. To jest zmiana energii kinetycznej, zapisana już teraz przy użyciu właśnie tego wzoru. A po prawej stronie mamy, zgodnie z twierdzeniem o równoważności pracy i energii kinetycznej, tą pracę, którą wykonała siła grawitacji. No i przekształcając to równanie, możemy policzyć bardzo łatwo, jaka jest prędkość końcowa tego układu. Dalej, to samo zagadnienie oczywiście możemy rozwiązać, korzystając z zasady zachowania energii mechanicznej, ponieważ akurat w tym szczególnym przypadku siła, z którą mamy do czynienia, to jest ciężar, a ta siła, jak wiemy, siła ciężkości jest siłą, która jest siłą zachowawczą i w związku z tym możemy skorzystać z zasady zachowania energii mechanicznej. Czyli jeśli weźmiemy pod uwagę całkowitą energię mechaniczną tego układu, który składa się z krążka oraz z ciężarka, to widzimy, że wtedy, kiedy ten ciężarek jest w położeniu początkowym, to jego całkowita energia to jest tylko energia potencjalna. Jeśli zakładamy, że w tym momencie, kiedy zaczyna się ruch, energia kinetyczna jest równa 0 w położeniu początkowym, to cała energia to jest tylko energia potencjalna, czyli na wysokości L względem tego położenia końcowego ten ciężarek ma tylko całkowitą energię, która jest równa energii potencjalnej, ta energia jest równa mg razy wysokość względem położenia tego odniesienia, to jest mgL. No i dalej. Na wysokości 0, ta, która nas interesuje jako wysokość końcowa, to oprócz energii potencjalnej, która w tym przypadku jest równa 0, mamy jeszcze dla ciężarka energię kinetyczną ruchu postępowego, ale oprócz tego, że ciężarek się przemieścił w dół, to mamy jeszcze energię kinetyczną ruchu obrotowego krążka i oczywiście w naszym równaniu na całkowitą energię musimy uwzględnić również tę energię. Oczywiście jeśli wrócimy do poprzedniego slajdu, to zobaczymy, że otrzymamy takie samo równanie na L jak w poprzednim przypadku. Nie ma żadnej różnicy. Pozostała nam jeszcze taka informacja ważna, jak policzyć pracę wtedy, kiedy mamy do czynienia z ruchem obrotowym bryły sztywnej. Wiemy, że jeżeli ciało przemieszcza się ruchem postępowym, to praca to jest siła razy przemieszczenie, iloczyn skalarny tych dwóch wektorów. Jakim wyrażeniem będzie określona praca wtedy, kiedy mamy ruch obrotowy? A jeżeli jest ruch obrotowy, to wiemy, że wielkością, która lepiej opisuje ten ruch, to nie jest wielkość, która jest przemieszczeniem liniowym, tylko przemieszczenie, które jest przemieszczeniem kątowym. I to przemieszczenie kątowe dla tarczy, którą tutaj narysowałam, temu przemieszczeniu pod wpływem siły F przy obrocie tarczy z pewną prędkością kątową omega, pod wpływem siły F, będzie przemieszczeniu dr, będzie towarzyszył wektor przemieszczenia kątowego. I ten wektor przemieszczenia kątowego to jest wektor, który jest zaznaczony na żółto. Proszę zwrócić uwagę, ja cofnę slajd jeszcze, cofnę tą emisję slajdu. Proszę zwrócić uwagę, że kąt, no, który przemieszcza się przy przemieszczeniu punktów na tarczy ODR, ten kąt przemieszczenia się punktów wektora wodzącego, czyli tego promienia tarczy, jest dθ, ale wektor, który odpowiada temu przemieszczeniu, nie jest oczywiście w płaszczyźnie krążka, tylko to jest wektor prostopadły. Pokazywaliśmy to sobie na wykładzie 9, czyli widzimy, że to dθ wyraża się poprzez dr za pomocą, przepraszam, to dr wyraża się za pomocą dθ i r w takim wyrażeniem, które wyprowadziliśmy sobie na wykładzie 9.
i dθ razy r to jest właśnie dr. Dalej, jeśli teraz skorzystamy z takiej relacji, która wiąże ze sobą iloczyn skalarny iloczyn i iloczyn wektorowy dwóch wektorów, czyli jeśli założymy, że to jest wektor A razy skalarnie iloczyn wektorowy B i C, to jest to również tożsame z takim wyrażeniem, w którym na początku mamy wektor B i dalej iloczyn skalarny C razy A. I jeśli skorzystamy z tej relacji, to teraz widzimy, że na początku mamy wektor dθ, a na końcu mamy wektor r razy f. Ale r razy f to jest iloczyn wektorowy, wektora położenia punktów na obwodzie razy siła przyłożona. Iloczyn wektorowy to jest po prostu moment tej siły i moment tej siły pomnożony przez dθ to jest właśnie, jak widzimy po lewej stronie, praca, którą punkt materialny wykonuje przy obrocie. Tutaj dla wektorów, które są akurat na tym rysunku, wektor momentu siły wypadkowej ma zwrot tak jak na tym rysunku. Natomiast to, co efektywnie będzie działo się w układzie, to będzie wektor, który będzie rzutem na oś omega, o czym była mowa w wykładzie 39. A więc możemy podsumować takim stwierdzeniem bieżący slajd, że elementarna praca w ruchu obrotowym zależy od momentu siły względem osi obrotu. Czyli to jest iloczyn momentu siły i tego przemieszczenia kątowego, iloczyn skalarny. Jak mowa o pracy, to zawsze jeszcze jest mowa o mocy, bo moc to jest praca, która jest wykonywana w jednostce czasu. Czyli pochodna pracy po czasie to będzie pochodna z iloczynu masa razy dθ. I teraz zakładając, że ten moment, przepraszam, nie masa, tylko moment siły, i zakładając teraz, że moment siły się nie zmienia, no to różniczka z tej pracy to będzie tylko, czy pochodna z tej pracy to będzie moment siły razy pochodna wektora kątowego przemieszczenia po czasie, a to jest z kolei ta ostatnia wielkość, to jest prędkość kątowa, czyli moc siły działającej na punkt materialny czy na bryłę zależy od momentu tej siły oraz od prędkości kątowej bryły. Pragnę tutaj zwrócić Państwu jeszcze uwagę w odniesieniu do tego rysunku, że jak widać, jeśli siła jest przyłożona jakoś pod pewnym kątem względem płaszczyzny tego krążka, to pojawiają się momenty sił, które niekoniecznie są wzdłuż osi obrotu. I należy o tym pamiętać wtedy, kiedy poruszamy się w samochodzie, bo właśnie wszelkie takie siły i momenty sił, które będą poza osią, będą powodowały działanie destrukcyjne. Więc należy myśleć o tym, żeby jeździć kołem wyważonym. Dziękuję bardzo za uwagę.